Małgorzata Parys, dzień dobry, zapraszam na wydarzenia. A dziś zaczynamy od tragicznych informacji. Kierowca zginął na miejscu. Kierowca samochodu dostawczego marki Ford z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do czołowego zderzenia. Manewry kierowcy koparki w Wilkowie. Kierujący tym pojazdem nie potrafił zachować prostego toru jazdy. Do tragicznego w skutkach wypadku doszło około południa przy przejeździe kolejowym na ulicy Legnickiej w Lubinie. Ford zderzył się czołowo z ciężarówką. Mimo wysiłków wszystkich służb, 61-letniego legniczanina kierującego dostawczym autem nie udało się uratować. Do zderzenia dwóch samochodów w obrębie przejazdu kolejowego na ulicy Legnickiej doszło po godzinie 12. Dostawczy Ford był na tyle zniszczony, że zakleszczonego kierowcę z pojazdu musieli wydobyć przy pomocy specjalistycznego sprzętu strażacy. Kierowca samochodu dostawczego marki Ford z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do czołowego zderzenia z pojazdem ciężarowym marki MAN. Niestety w wyniku poniesionych obrażeń kierowca Forda zmarł na miejscu. Dokładne przyczyny tego zdarzenia będzie ustalała policja pod nadzorem prokuratora oraz biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Droga w miejscu wypadku była nieprzejezdna przez kilka godzin. Policjanci wytyczyli objazdy. Koparka jadąca pod prąd i po chodniku. Taki widok zdziwiłby niejedynego. Na szczęście policjantki skontrolowały kierowcę, który, jak się okazało, wydmuchał blisko 2,5 promila alkoholu. Złotoryjskie funkcjonariuszki patrolowały okolice miasta, gdy ich oczom ukazała się koparko-ładowarka i wykonujący niecodzienne manewry młodzieniec. Do spotkania doszło w Wilkowie. Dobrze wspominać będą je jednak wyłącznie mundurowe. Kierujący tym pojazdem nie potrafił zachować prostego toru jazdy. Zjeżdżał na przeciwległy pas ruchu, najeżdżał na chodnik, spowodował zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Taki popis był jak zaproszenie dla stróżów prawa. Funkcjonariuszki były niemal pewne, że kierowca może mieć sporo do ukrycia. To się potwierdziło. Podczas kontroli okazało się, że kierującym jest 19-letni mieszkaniec z powiatu złotoryjskiego. Mężczyzna miał prawie 2,5 promila alkoholu w wydanym powietrzu. Za popełnione przestępstwo w ruchu drogowym zostało mu zatrzymane prawo jazdy. Mężczyzna niebawem stanie przed złotoryjskim sądem. Grozi mu 2-letnia odsiadka, wysoka grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów. Takie miejsca będą coraz bardziej potrzebne, mówi Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa dolnośląskiego po wizycie w Domu Pomocy Społecznej Ostoja. Ośrodek prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodziców Osób Niepełnosprawnych Równe Szanse działa od kwietnia tego roku i to jedna z najnowocześniejszych tego typu placówek na Dolnym Śląsku. W Domu Pomocy Społecznej Ostoja znalazło się miejsce dla ponad 50 osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz przewlekle chorych. Budowa ośrodka kosztowała ponad 6 milionów złotych, ale już dziś wiadomo, że było warto. Wraz ze starzeniem się społeczeństwa polskiego, takie instytucje jak Dom Pomocy Społecznej, który powstał dzięki wysiłkowi pana Dariusza Jankowskiego i jego stowarzyszenia w Lubinie, będą coraz bardziej potrzebnymi instytucjami. Dlatego tym bardziej trzeba podziękować i trzymać kciuki za każdego, który chce tak naprawdę naszą jesień życia uprzyjemnić i wspomóc nas. Coraz częściej powinniśmy myśleć o zmienianiu w polityce senioralnej, przekierowywanie coraz większych środków na te cele. Wizytujący ośrodek członek zarządu województwa podkreśla, że potrzeby społeczeństwa pod tym względem cały czas rosną. Władze województwa chcą przeznaczyć na ten cel więcej pieniędzy. Województwo Dolnośląskie również przygotowuje się i myśli, aby w nowej perspektywie unijnej zawrzeć programy związane z opieką senioralną i stworzeniem, czy też tak naprawdę funkcjonowaniem domów pomocy społecznej skierowanych do osób starszych oraz osób przewlekle chorych. W dwukondygnacyjnym budynku jest ponad 20 pokoi z łazienkami, a także stołówka, kuchnia, pralnia oraz sale do rehabilitacji. Jestem bardzo wdzięczny policjantom i chciałbym im podziękować. Takie słowa skierowane zostały do komendanta Jaworskiej Służb Prawa od mieszkańca. Mężczyzna podziękował funkcjonariuszom za ich zaangażowanie, profesjonalizm i życzliwość. Każdego dnia policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Jaworze dbają o bezpieczeństwo mieszkańców. Tym razem podczas nocnego patrolu funkcjonariusze postanowili skontrolować garaże na osiedlu Przyrzecze. Jak się okazało, drzwi jednego z garaży były otwarte na oścież. Wewnątrz znajdował się motocykl. Po numerach rejestracyjnych funkcjonariusze ustalili właściciela tego pojazdu. Jeden z policjantów został na miejscu celem zabezpieczenia garażu, a drugi udał się do miejsca zamieszkania właściciela. Na miejscu szybko wyjaśniło się, że to nie było żadne włamanie, tylko właściciel po prostu zapomniał
miał zamknąć swój garaż. Pan Wiesław docenił zaangażowanie policjantów i do komisariatu w Jaworze wpłynęły podziękowania. W liście znalazły się słowa uznania za szybką reakcję. Dzięki właśnie kolegom tutaj z policji, bo oni tutaj dosyć często przejeżdżają koło tych naszych garaży. Po prostu uruchomiło mnie to, że wszystko akurat zostało na miejscu. Policjanci przyznają, że nie czekają zwykle na dowody uznania ze swoją codzienną pracę, jednak takie wyrazy wdzięczności cieszą i motywują, mówi starszy aspirant Paweł Stawiarski. Bardzo nam jest miło, jak spotkamy się z osobami, które za dobrą wykonaną naszą pracę podziękują nam, co jak ukrywam mówię, rzadko się to zdarza. Funkcjonariusze dodają, że najlepszą nagrodą za codzienną służbę są wyrazy wdzięczności przekazywane właśnie przez tych, dla których codziennie zakładają mundur. Choć walka z chorobą i utrzymywanie zdrowego samopoczucia kosztuje jej ogrom sił, znalazły energię, by pomagać innym kobietom w podobnej sytuacji. Pani ze społecznościowej grupy Anioł jest kobietą właśnie powołują do życia stowarzyszenie. Wydają kalendarz, kręcą klip, a równocześnie zaznaczają, że na tym nie koniec. Wszystko... Taka diagnoza lekarza to często wyrok śmierci. Trudno wtedy o pozytywne nastawienie, siłę do walki z chorobą, a nawet wolę, by nowego dnia podnieść się z łóżka. Każdy na swój sposób czerpie energię do życia. Często nieocenione okazuje się wsparcie innych osób w podobnej sytuacji. I właśnie tak było w przypadku legniczanek, które prężnie działają już na rzecz powstającego stowarzyszenia Anioł jest kobietą. Myśmy się poznały przez portal społecznościowy. Wie pan jak to, człowiek siedzi w domu po chorobie, między szpitalem a przychodnią, gdzieś ciągle jest na tych portalach społecznościowych. Gdzieś nam się ukazałyśmy, te zdjęcia nasze w tych turbaniczkach, nie? Gdzieś nawiązałyśmy tą więź taką wizualną. Basia mnie zaprosiła do siebie. Taki był początek. Dziś przyjaciółki wespół robią wszystko, co mogą, by wcielić w życie swoje pomysły i nieść pomoc innym kobietom walczącym o życie. To będzie główny cel stowarzyszenia, które niebawem oficjalnie rozpocznie swoją działalność. Legniczanki chcą, by wszystkie panie, u których zdiagnozowano raka piersi, pamiętały i mocno wierzyły, że... Nie są odizolowane od społeczeństwa, że są piękne, że potrzebują wsparcia, że potrzebują spotkań, że potrzebują różnych takich sytuacji, w których będą dalej postrzegane jako piękne, kochane i dalej będą przyjaciółkami, żeby nie były w izolacji. Niebawem będzie można ocenić efekty burzy mózgów. Pań z Anią jest kobietą. Za nimi już dwie sesje fotograficzne na potrzeby kart kalendarzy, które trafią do sprzedaży. Zysk pokryje koszty działalności stowarzyszenia, a zatem wsparcia Amazonek. Swoją cegiełkę dokładają nie tylko Amazonki, ale i ich przyjaciele. Bardzo często kobiety zamykają się w domu, popadają w depresję, w stany takie lękowe, ciężkie, a wcale nie muszą, więc chcemy dla nich organizować warsztaty z makijażu, żeby poprawić ich samoocenę, poprawić ich wartość, podnieść. Chcemy czasami nie stać niektórych osób na jakieś konsultacje medyczne. Planów iście rozrywkowych jest sporo, m.in. pokaz mody czy wystawa prac artystek ze stowarzyszenia. Hasło przewodnie to nie jesteś sama, wyrażane słowami przyjętego już jako hymn stowarzyszenia utworu Ramię w ramię. Żadna dama nie będzie tańczyć sama, gdy sióstr tyle ma. Zanim usłyszymy pierwszy gwizdek w meczu Polaków na Euro, mamy dla Was historię młodej Głogowianki, która zamiast bawić się lalkami, wolała kopać piłkę. Jej kariera rozwinęła się do tego stopnia, że została powołana do reprezentacji. Od początku wiedziała, że łatwo nie będzie, ale i tak wybrała piłkę. Sport ten pokochała w dzieciństwie i wiedziała, że chce związać z nim przyszłość. Od małego gdzieś tam z bratem się grało, więc nie jest mi ta piłka nożna obca. Zaczęło się od Sokoła Jerzmanowa, tam grałam z chłopakami. No niestety musiałam się z nimi rozstać, bo już dalej nie mogłam z nimi grać, więc postawiłam na klub Zagłębie Lubin, gdzie zaczęłam grać w trzeciej lidze. Po niewielkim okresie wylądowałam w ekstraligowym Zagłębiu Lubin. To właśnie w Zagłębiu Lubin została zauważona przez ówczesnego trenera reprezentacji Polski. Strzelała dużo bramek i to zaowocowało powołaniem do reprezentacji. W reprezentacji, jak dostałam już powołanie, bardzo się ucieszyłam. Pojechaliśmy wtedy na 2 tygodnie do Rosji, do Soczi, na turniej. Bardzo też mile wspominam ten czas, bo była to, mówię, taka fajna nagroda. Zawsze jak się wychodziło na boisko i śpiewało się ten hymn, no to wiadomo, ciarki na rękach. To jest naprawdę niesamowite przeżycie. Chociaż Karolina dotarła do poziomu reprezentacji, to jej kariera nie potrwała długo. To z powodu kontuzji, ale też wielu kłopotów klubowych. Po kontuzji doszłam do siebie w Zagłębiu. Niestety klub się rozpadł.
Trafiłam do Miedzi, również klub się rozpadł i teraz jestem zawodniczką Chrobrego Głogów. Chociaż kobieca wersja piłki nożnej wciąż nie jest tak popularna jak męska, to Karolina widzi zmiany na plus. Sama nie wróci już raczej na poziom reprezentacji, ale chce swoje doświadczenie przekazać innym. Teraz jestem trenerem i dążę do tego, żebym to ja wychowała, że tak powiem, reprezentantkę Polski. Kto wie, być może za kilka lat kciuki trzymać będziemy nie tylko za męską reprezentację na Euro, ale też żeńską, o której sile będą stanowić także wychowanki Karoliny. I tą informacją kończymy wydarzenia. Dziękuję za uwagę. Życzę miłego popołudnia. Do zobaczenia.